Siemanko, z tej strony Zephyrialis, witam was w kolejnym odcinku z Margonem, po niezbyt pozytywnym ostatnim piątkowym odcinku. Wracam, ale tutaj z główną postacią. Większy sens teraz widzę właśnie tutaj na głównej postaci, na razie ciśnięcie. Wrzuciłem sobie, słuchajcie, błogo na expa, na razie to najmniejsze, 20%, ale zawsze coś i będziemy sobie jeszcze troszkę dzisiaj expić, więc w założeniu mam takie 15 do 20 minutek dzisiaj expienia. Nie mam za bardzo teraz jakby czasu i siły na zrobienie wam czegoś dłuższego, chociaż wiem, że będę musiał nadrobić i coś wam rzeczywiście większego przygotować. Ale po prostu pochorowałem się w ogóle, więc źle się czuję bardzo i musiałem przystopować trochę, więc dobrze, że wam w ogóle to teraz nagrywam, bo już miałem ochotę iść spać, jak widzicie, nie ma nawet 21, co nie? Miałem ochotę iść spać i walić to, ale stwierdziłem, że jednak coś wam tu nagram, bo też miałem ochotę sobie mimo wszystko zerknąć w tę gierkę. Tym bardziej, że na głównej postaci rzeczywiście tutaj problemu za bardzo nie ma z dedaczami na Zemynie. W przeciwieństwie do tego, co zaprezentował sobą ostatnio Gordion. Więc no, troszkę mnie to zniechęciło, ale to tak nie jakoś długotrwale, nie jakoś mocno. Bo mimo wszystko wiedziałem, że po weekendzie jakoś tak ta ochota mi w miarę wróci. Więc jak widzicie, jesteśmy tutaj na Anurakach. Anuraki się nazywały. Jesteśmy na Anurakach. Tutaj teraz całkiem spoko się ekspi w sumie. Anuraki i piaskuny. Tak, to jest moje obecne ekspowisko. 226 powiedzmy średnio poziom, coś takiego. Więc spoko. W ogóle ja dokupowałem sobie ostatnio miksturki, ale w sumie niepotrzebnie, bo przecież ja mam 300 miksturek leczących 32% życia, to jest odpowiednik tych 20. Więc niepotrzebnie wydawałem kasę. No ale cóż. To i tak się jakoś tam zwróci, a 300, kurde, tak sobie przeanalizowałem. Ja tutaj mam zazwyczaj i dość mało używam w ogóle tych potek, bo mimo wszystko nie są jakieś mocne to potworki. I tutaj zazwyczaj mam łącznie 45. Co nie, jak są 3 staki. Ja mam 300. W jednym staku. Więc żyć nie umierać. To jest ten plus eventów, że można się uzbroić w leki. A skoro już i tak nie starcza na czerwone kamienie czy coś w tym stylu, przynajmniej na te trwałe, no bo na te roczne to tam starcza, bo to chyba 3 dychy były, waluty eventowej. No to jak nie starcza na porządne kamienie, no to chociaż tyle dostajemy, że możemy sobie tutaj przyoszczędzić na leczkach. Jak dla mnie, bonus. Dobra, działamy tutaj, oczyścimy sobie wszystkie mapki, myślę, że to wystarczy. Do levela jakoś tam wolnym kroczkiem się zbliżamy. Więc zawsze coś. Teraz chyba na jedno oczyszczenie tych wszystkich mapek dostaję bodajże 20 do 25% expa. Więc w sumie nie jest źle. Dobrze, nie, co ja mówię? 10 do 15. Nie 20. Jedno oczko to 10. No. Więc 10-15%, więc kilka obejść takich tych mapek i w sumie jest spoko. No. Mam nadzieję, że wyzdrowieję do weekendu, bo w weekend mam grilla, że mam grilla dwudniowego, a potem od razu po grillu wyjazd, kurczę, na ten, wyjazd do, w moje strony, bo chcę na 3 maja, nie wiem czy nie ostatni raz, być z moją jednostką na służbie, na uroczystościach, no to będę musiał wam coś z wyprzedzeniem przygotować mimo wszystko. Przynajmniej na weekend i 3 maja. Więc w piątek będę nadrabiał i wam 3 odcineczki do przodu będę musiał nagrać. No chyba, że mnie wcześniej poniesie. Dzisiaj tak naprawdę jakbym się lepiej czuł, mógłbym wam nagrać nawet na cały tydzień tych odcinków, bo mam czas. Chyba wspominałem, 23 chodzę spać, żeby do pracy na 6 jakoś tam żyć. I nie jest to dla mnie jakiś wielki problem, żeby
W sensie, no, mam w tym momencie ponad 2 godziny, więc na luzie bym to ogarnął, co nie? Dlatego gdybym się czuł dobrze i nie umierał, to w sumie bym wam nagrał do przodu. Też nie wiem też, czy jest jakiś szczególny sens nagrywać tutaj do przodu. Bo w sumie fajnie jest mieć tak bardziej na żywo, co nie? Że nagrywam tam maksymalnie dzień wyprzedzenia. No, w ogóle... mam nadzieję, że wam podejdzie trochę ten Minecraft nowy, co nie? Bo no, minusem jest to, że chłopaki, mimo że są walnięci, to troszkę na tych odcinkach spokojniejsi się wydają, ale jeszcze się ożywią, myślę, więc coś tam będę dla was przygotowywał, więc mocno zachęcam, jak lubicie Minecrafta, albo po prostu mnie, to oglądajcie sobie Minecrafta. Tam są zlepki, słuchajcie, na przykład te dwa ostatnie odcinki, co weekend weszły, to były ponad 3 godziny nagrania. Ponad 3 godziny nagrania i wyszły nam z tego dwa krótkie odcinki, więc no nie daję wam jeden do jednego, bo byście się zanudzili, co nie? Gdzieś tam jak wydobywam surowce i tak dalej. Czy po prostu jak nic się nie dzieje, więc staram się tam dawać wam jakąś akcję, czy jak coś śmiesznego gadamy, albo coś się dzieje. No, a co do surowców? To Margonem robi już jakieś małe leaky na temat prawdopodobnie tego, w czym Alcatria prowadzi co do Margonem, czyli wydobywania surowców. Tak przynajmniej to odbieram, jak wrzucają teraz pościki na swoje sociale. Bo wrzucali coś o krwawej jaskini, czy tam krwawej kopalni, jakiś kilofik i tak dalej, i wydobywanie surowców, nie? Więc w końcu Margonem prawdopodobnie zyska element wydobywania surowców i być może, mam nadzieję, craftingu. To byłoby naprawdę super, bo myślę, że do ideału brakuje już tylko tego. No pomijając to, że trzeba pozbyć się botów, co nie? Gdzie naprawdę na tych nowych światach to jest zatrzęsienie. Tutaj na Zemynie na przykład nie natykam się na boty, albo przynajmniej są tak rzadko rozstawione, że ich nie widać. Więc no jak dla mnie te boty praktycznie tutaj nie istnieją, ale na Gordionie sprawa wygląda całkiem inaczej. Więc ja mam nadzieję, że się pozbędą tego administratorzy i że jakoś to pójdzie do przodu, co nie? Tutaj muszę uważać, bo tu jest jedna elitka, której jeszcze nie dam rady. Bo jest tu elitka, słuchajcie, chyba 12 leveli mocniejsza ode mnie, więc... Nawet jeśli daję radę tam rozwalić tę elitkę na Anurakach, która też ma jakąś przewagę, ale mimo wszystko daje jej radę, to tutaj już się sprawdziłem, a dokładniej wiem, że nie dam rady. To jest z tych jesiotrzyców. Zaraz będziemy ją mijać, bo to gdzieś blisko już jest. Więc trzeba ostrożnie, bo nie dam jej rady, niestety. No, ale tutaj... Z jednej strony ciężej jest na nich zarabiać, bo trochę mniej tego wypada. I mimo wszystko trzeba zebrać cały stack, żeby to miało jakąś wartość. Z drugiej strony właśnie można troszkę wolniej zapełniać te miejsca w ekwipunku, więc rzadziej jest potrzeba sprzedawania. I wtedy za jedno okienko dostaję z tych 300 koła, co nie? To jest ile? 75%? No to... Oj, umieram. No to 75%, no to tak naprawdę ile? 150-225, co nie koła. A więc w sumie myślę, że spoko. W sensie na czysto 225 za jedno oko. Więc no całkiem spoko. No to jak wypełnię sobie te wszystkie torby, cały ten ekwipunek, no to rzeczywiście tego trochę wychodzi. Dobra, działamy tutaj dalej. Przedostatnia mapka w sumie już, więc... idzie bardzo sprawnie. Zacząłem 9 minut temu w ogóle. Mam wrażenie, że już tyle się nagadałem i tyle tutaj wyexpiłem. A to dopiero tak naprawdę parę minut. Więc no. No dobra. I co tam w ogóle u was, moi drodzy, jak spędzacie majówkę? Ja niestety, ale weekend majowy, ten 6-7 maja, no niestety, ale spędzę na uczelni. Tak samo jak ostatni weekend, miałem 20 stopni w Poznaniu. I cały weekendik przesiedziałem, kurde, na uczelni. Przykro mi.
traciłem praktycznie ten czas. Znaczy zajęcia były całkiem spoko, no i wpadły mi fajne pomysły na reklamę dla firmy, gdzie teraz pracuję, ale mimo wszystko, taka ładna pogoda, miałem ochotę po prostu w sobotę wybrać się na Park Narodowy, na Wielkopolski Park Narodowy i tam spędzić cały dzień na wędrówkach. O matko, jakie by to było świetne wykorzystanie czasu. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. There is not lekko, jak to ja mówię. Dobra. Idziemy na ostatnią mapkę. Gnijące topielisko. Tutaj są zatrute bagna, umierające drzewa. Czyli ewidentnie tutaj będzie jakiś questik. W ogóle 218 level. Dwa levele nam zostały do kolejnego zakonu równowagi, jeśli dobrze pamiętam. Bo są teraz co 510. Nie pamiętam. Kurde, już mi wleciało z głowy. Tak dawno nie robiłem tutaj zakonu równowagi. Były pajączki chyba na 205. Z Arachnitopi. 210 chyba był. Więc chyba dalej co 5 leveli, tylko teraz jednokłaściwo. Mogliby to trochę rozwinąć, w sensie... Teraz na tych levelach to już ciężej jest o jakieś dobre questy, w ogóle o jakiekolwiek questy. Więc mogliby to rzeczywiście rozwinąć. I troszkę dodać tych questów z zakonu równowagi. Żeby jednak nie były co te 5 czy 10 leveli, tylko żeby były rzeczywiście... Na przykład co 5 leveli 2 questy, co nie? To było na tym, na etapie trzecim bodajże tak to wyglądało. Czyli powyżej setnego levela. To jest spokojmo. No ale cóż. Dobra, działamy i kurczę, no. Chyba nam wyjdzie z 15 minut odcineczek, takie mam wrażenie. I ja już te mapki w tym momencie przechodzę chyba trzeci raz. Jak mi się wydaje. 16 level, nie mam ochoty na to. Trzeci raz przechodzę te mapki, albo czwarty. Wciąż nie mam wypełnionego ekwipunku. Powoli idzie. I właśnie, fajny unikacik przed. Czaszka panterani rzecznej. Dobra, tam niech się ten gracz kręci. Niech on sobie expi. A my idziemy zobaczyć, słuchajcie, co możemy zrobić z tej czaszki. Bo to prawdopodobnie będzie ten gościu przy namiocie, co jest koło Madoków. Więc idziemy do niego sprawdzić, co my tam możemy tego zrobić. No tutaj Madoki mimo wszystko dalej mają dość wyższy level mocno, więc będą nas atakować, chociaż nic tam nie będą robić kompletnie. Patrzcie, mam 100% i obstawiam, że jeśli coś stracę, to jeden na magach, dwa niewiele. No, wciąż nic, to nie? O, tutaj grupka trzech, może się wykażą. No nie wykazali się, więc Madoki już są dla mnie za słabe do ekspienia. No exp dalej z nich wchodzi, co nie? Taki w miarę powiedzmy przyzwoity. Ale mimo wszystko bardziej mi się teraz opłaca, skoro daję radę i wiele na tym nie tracę, to bardziej mi się opłaca na arwalach i tak dalej, na tym wszystkim. Dobra, tam idzie sobie jakiś 356 level. Mam nadzieję, że nie ma złych zamiarów, bo nie mam siły do tego. Sami zresztą wiecie, mam już po prostu dość tego. 393 jeszcze level, ja pierniczę. No i po co oni? Znaczy, no dobra, póki nie atakują, to nie mam nic przeciwko, bo tu chyba jest questik jakiś duży, tak, jest u Jeremiego. To kurde, nie, to nie on mi będzie robił te rzeczy. Dobra, ja zaraz wracam, sprawdzę sobie na szybko. Moi drodzy, sprawdziłem i chyba się tepniemy na chwilę, bo tu i tak się kręci ktoś na naszym ekspowisku, więc i tak wiele nie zdziałamy. Czy ja mam teleport? Słuchajcie, Dolina Suchych West to jest blisko. W razie W, płaskowyż Arpan będzie najlepiej. Słuchajcie, interesuje nas namiot kościarza na trupiej przełęczy. Gdyż z tego, co sobie sprawdziłem na forum, to kościarz powinien coś robić. I... Jedna czaszka to może być za mało z tego, co zauważyłem, tak na szybko, ale i tak zerkniemy sobie. Bo może będzie coś, co nas zainteresuje rzeczywiście tutaj. Więc może będziemy mieć jakiś cel tutaj polowania na to wszystko. Skoro to są mobki z wyższym levelem niż mój, to jest prawdopodobieństwo, że zrobimy sobie to tak naprawdę na jakoś tak przyszłościowo na jakiś mój level przyszły. Tutaj widzę, że 219 poziom wymagany. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że na 219 poziom się to zrobi. Bo wolałbym bardziej przyszłościowo patrzeć. No ale zobaczymy. Dobra. Teraz tak.
Tak, tu z anuraków i temki. Miałem gdzieś jeden kolec. Nie wiem, czy na aukcji teraz nie wisi. I tu jest jednoręczny, to mnie nie interesuje. Jednoręczny też mnie nie interesuje. Znaczy, no spoko byłoby zrobić to i sprzedać, nie? Jak płacę za to 1,4 miliona, czyli powiedzmy 1,5 miliona, a zarobić mogę z tego powiedzmy 5, jak nie 10 milionów. Nie, co ja? To jest hero, to więcej. Nawet 30-50 milionów. No to, to już tam w miarę powiedzmy się opłaca. No dobra. O, no to widzę, że on tutaj ma dość duży rozstrzał tego, co można zrobić. W sensie, z jakich mobków to wszystko można zrobić. Więc rozejrzyjmy się. Różdżki to tam w sumie walić. Orby, spoko. Tutaj mamy kolejne, dobra. Hełmy. Bo to jak jest czaszka, to ja bym obstawiał, że jakiś hełm powinien z tego powstać. Ale czy tak będzie, to wygląda na to, że nie. O, tutaj widzę, że coś fajnego. Legendarny kryształ wystarczy. Plus trochę złota. 7 milionów złota. Za legendarny. Za jebioza. Ludziki. Ej, no taniocha. Super. Dobra, czy coś tu nam jeszcze będzie możliwego do wykonania? Coś musi być, bo tej czaszki jeszcze nie widziałem za bardzo. Chyba, że mi gdzieś umknęła. Aha. No, tak czy siak, widzę, że warto tam się będzie pokręcić. Na tych anurakach, bo rzeczywiście tutaj będzie o czym mówić. O! Coś już mogę wykonać. Osłona panterani. Na 228 poziom. Super, to mi się bardzo podoba. I to jest tarczka, tak? Tak. Tutaj jak to wygląda? Dwie czaszki by się przydały i wtedy mam tarczkę na i słabą. Pole jednak dedykowane dla woja, już na tym poziomie szczególnie. No ale dobra, popatrzmy sobie dalej. Dobra, tu jest kolejna i tu jest dla maga. I uwaga, recepta na kolce jadowe. A co mi dają kolce jadowe? Podgląd. Aha, to są pszczoły. I z takich no średnich itemków się je robi. Więc szkoda mi na to. Szkoda mi na to, a chociaż czekajcie. Podgląd. 2000. To to jest wartość prawie 400k, a to ma 8000 w staku. Ciekawe, czy to by się sprzedało graczom. 8000 w staku, no to jest razy 4, to będzie gruba kasa. Zresztą nawet zrobić... Ej kurde, to w sumie będzie opłacalne, bo tu jest dwa itemki dosłownie, z czego te pazury, to lecą momentalnie, jakby kolec zdobyć. Samo sprzedawanie tych strzał, to już będzie na plus. Słuchajcie. To wiecie co? To ja to chyba zrobię. No, ja to zrobię. Na długo mi się to nie przyda, ale tak... Skoro tylko pazury anuraka, no i 600 koła to prawie nic. Co za jebioza. Dobra, co my tu mamy? Mocne feromony. Was is das. O, teleporty. No, zajebioza. I fajnie, w końcu coś się przyda. Podgląd nokturni. Też niecka. Strzały gniewnego gąszku. Podgląd. I tu. To jest dopiero wartość. Ocie panie. No i to będzie z tych drzewców prastarych, więc zajebioza. Nie no, chyba jaja sobie robią. Jest naprawdę na ławce. Bo ja tego nie sprawdziłem wcześniej. Straciło sens. Znaczy, czy straciło? Ile ja na to wydałem? 2 sztuki. No to w sumie troszkę stracę na tym. No ale dobra już no. Jak musiało być, to niech będzie no. Mój błąd. Jak to? Aj, grubo. Straciłem więcej. 600 koła i 4 pazury. Bez nadzieja. No cóż no. Zepsułem. Moja wina. Dobra, moi drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Tutaj obczailiśmy przy okazji kościarza i jego ofertę.
No, zepsułem jedną rzecz, ale walić to. Jeszcze jakąś szaszkę trzeba wydropić i będzie fajnie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!